Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu, ponieważ dzisiaj będzie wyjątkowy materiał. Nie tylko dlatego, że oglądany przez Was, ale parę tematów, o których poruszenie prosiliście mnie, dziś właśnie się pojawią. Ale żeby wszystko zacząć z głową i od początku. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Niezmiennie witam Was z mojego pokoiku. Dziś kilka tematów, na których temat prosiliście mnie, abym się wypowiedział. Nawet zarzucając mi, dlaczego do tej pory się nie wypowiedziałem na temat księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, ewangelizacji na stadionach i tak dalej. Po pierwsze, nie czuję się żadnym autorytetem, bo uwaga, ten kanał służy przede wszystkim naszemu wzajemnemu umacnianiu się w wierze poprzez dzielenie się swoim świadectwem wiary i wczytywaniem się w naukę Kościoła katolickiego. Uwaga, nie zawsze nasze świadectwo wiary, nasze doświadczenie wiary będzie zgodne z nauką Kościoła katolickiego, bo nie wszystko to, co mi się wydaje, jest zgodne z nauką Kościoła katolickiego. I uwaga, również księża i księża biskupi także mogą popełniać błędy. Tak, uwaga, oni są ludźmi. Naprawdę są ludźmi, nie spadli z kosmosu. I niektórzy mówią, bo też takie zarzuty się pojawiły w sprawie mojego udziału w oblężeniu Jasnej Góry, że oto sprzedałem się, oto przedstawiciel sakro biznesu. Ja rozumiem, że niektórzy nie dopuszczają tego, że książkami katolickimi też można handlować. To znaczy, że książki katolickie, no jakby to powiedzieć, też mają swoją cenę. I Biblia, uwaga, też jest drukowana, też ktoś jakiś wysiłek i czas w to włożył. Rozumiem, że gdybym handlował papierosami albo wódą, wszystko byłoby ok, no bo dla niektórych lepiej handlować wódą niż sprzedawać rzeczy wartościowe, książki wartościowe, które nie spadły z kosmosu, ale ktoś jakiś czas owym poświęcił, ktoś to musiał wydrukować, ktoś poświęcił swoje życie, żeby wydobywać z tych książek coś, co będzie służyło całej wspólnocie Kościoła katolickiego. Uwaga, również książki katolickie są sprzedawane. To znaczy, no, tam też jest użyty papier, druk. Są zatrudnieni ludzie, którzy zajmują się na przykład korektą, reklamą. Ale rozumiem, że dla niektórych lepiej, żeby sprzedawać wódę niż książki katolickie, czy też Pismo Święte. Tu od razu rozczaruję tych, że nie będę sprzedawał wódki. Pozostanę przy książkach katolickich, bo one służą naszemu wzajemnemu umacnianiu się w wierze. I uwaga do uwagi, nie musisz kupować tych książek. Możesz je ściągać za darmo z internetu, to znaczy czynić proceder zwany piractwem i kraść czyjąś własność intelektualną. Zaczynam od tego, ponieważ no jest to kanał, który prowadzę i gdybym był tak przebiegły jak niektórzy, chcąc na przykład bardzo mocno rozbudować swój kanał, który zresztą powinien mieć już, myślę, że ponad 200 tysięcy subskrypcji, a nie 105 tysięcy, czy teraz już prawie 106, to naprawdę grałbym na polaryzację Kościoła katolickiego. To znaczy naprawdę starałbym się podlizywać albo jednej, albo drugiej stronie. I uwaga, nie dam się zaszufladkować zarówno przez modernistów, jak i przez tradycjonalistów. Nie mylić z tradycją Kościoła katolickiego, która z języka łacińskiego oznacza trado, przekazuje, czyli coś, co jest dziedzictwem, coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i jest animowane przez Ducha Świętego. Ktoś powie animowane, jakieś dziwne słowo, coś się mangi naoglądałeś. Animowane, anima z języka greckiego oznacza ożywiać, czy też hebrajskie słowo ruach, użyte w Księdze Rodzaju, oznacza ducha, ożywiciela, który ożywia od wewnątrz. Tradycja jest dynamiczna, jest ożywiana przez Ducha Świętego, który wieje kędy chce. Dlatego i modernizm, i tradycjonalizm w znaczeniu tym skrajnym, są pewnymi już pogranicznymi terenami zwanymi Kościół katolicki.
Nie jestem ani modernistą, ani tradycjonalistą. Uwaga, nie mylić z tradycją, zawsze będę to podkreślał. I nie dam się zaszufladkować, to znaczy jestem katolikiem, należę do wspólnoty kościoła katolickiego, a nie do wspólnoty kościoła modernistycznego czy tradycjonalistycznego. Bo tak jak jedna skrajność, czyli moderniści chcą sami z siebie uczynić, że tak powiem, duchy święte i wiać kiedy chcą, tak tradycjonaliści na przykład odrzucają część nauki kościoła katolickiego. Uwaga, tradycjonaliści, nie mylić z tradycją. Na przykład tę część nauki kościoła katolickiego, czy również tę część nauki kościoła katolickiego, która została potwierdzona, uchwalona, ogłoszona przez świętego Jana Pawła II, czy przez Benedykta XVI, bo jak rozumiem, że dla tradycjonalistów papież Franciszek jest antychrystem. Bardzo często w tych tonach się wypowiadają, przynajmniej ja się z takimi komentarzami spotkałem. Uwaga, podkreślę. Tradycjonalizm, wszelkie izmy, o których kiedyś pisał Jacques Maritain, mówiąc, że jest to pewne sekciarskie myślenie, izmy, modernizmy, tradycjonalizmy. Tradycjonalizmu nie należy mylić z tradycją, z tymi, którzy kochając tradycję Kościoła katolickiego, chcą, aby ta tradycja była szanowana, pielęgnowana i wciąż ukazywana całej wspólnocie Kościoła katolickiego. Nie o taki tradycjonalizm mi chodzi, ale o chory tradycjonalizm, który wybiera sobie po swojemu, opierając się na własnym widzimisię, tę część nauki Kościoła katolickiego, która mu się podoba. To znaczy, ja nie będę się opierał na własnym widzimisię, tylko oprę się na widzimisię, że tak powiem, Jezusa Chrystusa, który ustanowił Kościół katolicki, ustanowił apostołów. I jak rozumiem, bo jako katolicy mamy ku temu głębokie przekonanie i w to wierzymy, biskupi pozostający w sukcesji apostolskiej pochodzą od tych pierwszych biskupów. A zatem w związku z tym, że dziś coraz częściej również katolicy bardziej opierają się na własnym widzimisię i sami dla siebie są ekspertami, to na tym kanale od jakiegoś czasu staram się wyraźnie rozdzielać, co jest nauką Kościoła katolickiego, a co jest moim doświadczeniem wiary, co jest moim świadectwem wiary. Dlatego też powstała seria prowadzona na żywo w poniedziałki o godzinie 19:00 Sensacje katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie oto mamy taki zamiar przerobić cały katechizm Kościoła katolickiego od pierwszego do ostatniego punktu. Współczesny Kościół, jak i wcześniej, bardzo często patrząc na całe dzieje Kościoła katolickiego, przechodzi swoisty test na pokorę i posłuszeństwo. To znaczy przechodzi test, który oblali Adam i Ewa, którzy stwierdzili, że pójdą za własnym widzimisię, które było pompowane przez diabła, który podpowiadał im stosowanie swego rodzaju wybiórczości w słuchaniu Słowa Bożego, przyjmowaniu Słowa Bożego i życia Słowem Bożym. Jednym słowem, czy też jednym zdaniem, przechodzimy dziś test na pokorę i posłuszeństwo, który Adam i Ewa oblali, bardziej słuchając diabła, czyli tego, który dzieli, greckie diabolos, tego, który dzieli, niż Boga, który jednoczy. I kończąc temat kanału Moc Słabości i tego, że wielu z Was już wręcz naciskało, abym wypowiedział się na temat ewangelizacji na stadionach, czy też księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Nie wiem, jako kto mam się wypowiadać, znaczy mogę się wypowiedzieć jako katolik, ktoś ochrzczony, nie jako autorytet. To wciąż i do znużenia będę powtarzał zasadę, którą powtarza mi mój spowiednik i którą stosowali najwięksi święci. Począwszy od świętej Faustyny, przez świętego ojca Pio, czy przez ojca Dolindo, a nawet przez świętego Pawła. Zanim cokolwiek powiesz, zanim cokolwiek opublikujesz, zanim cokolwiek czy kogokolwiek skrytykujesz, pójdź z tym do swojego spowiednika. Pójdź z tym do swojego księdza proboszcza. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, to znaczy skonsultuj się z kierownikiem duchowym bądź swoim spowiednikiem. Tak będzie bezpieczniej, bo taka zasada i świętą Faustynę, i świętego ojca Pio, i ojca Dolindo, którzy byli poddawani naprawdę mocnemu testowi na ich wierność Kościołowi katolickiemu, na posłuszeństwo i hartowani w pokorze, doprowadziła do świętości. To znaczy, nie znam żadnego świętego, który by się przejechał na posłuszeństwie swojemu spowiednikowi. Natomiast znamy wielu, którzy mogli stać się świętymi, a nimi nie zostali, przynajmniej nie zostali ogłoszeni przez Kościół i raczej ogłoszeni nie będą.
bo wiedzieli lepiej od swojego spowiednika, bo wiedzieli lepiej od Jezusa, bo wiedzieli lepiej chociażby od Jego matki. Przykład Judasza. Święta Brygida Szwedzka często ten przykład podaje. Podawała, że w wizjach, w których Maria opowiedziała jej o swoim życiu, zobaczyła, czy też Maria jej opowiedziała, że najwięcej czasu spośród apostołów spędzała z Judaszem. Maria najwięcej czasu spędzała z Judaszem. Ostatecznie Judasz podobno miał się poczuć urażony tym, że niewiasta wciąż jakby chce pracować nad jego sercem i postanowił, że zdradę serca przekuje na zdradę w czynach, zdradę Chrystusa. To znaczy, myślę, że Judasz jest patronem tych, którzy chcą wiedzieć lepiej niż mój spowiednik, lepiej niż mój kierownik duchowy. I uwaga, powtórzę raz jeszcze. Nie dam się zaszufladkować ani po stronie modernistów, bo jestem często przez tradycjonalistów definiowany jako na przykład ten, który się sprzedał portalowi Deon. Ja mam nigdy nie miałem nic wspólnego z Deonem. A z drugiej strony jestem krytykowany, uwaga, przez modernistów, że jestem za bardzo maryjny i że nie otwieram się na działanie Ducha Świętego, że w ogóle za mało mówię na swoim kanale o Duchu Świętym i tak dalej. To znaczy, będę obrywał, i do tej pory tak było, zarówno od modernistów, jak i od tradycjonalistów, uwaga, nie mylić z tymi, którzy w sposób czysty w znaczeniu nauki Kościoła katolickiego, czyli trzymania się nauki Kościoła katolickiego, bronią tradycji. Ponieważ i modernizm, i tradycjonalizm to są pewne już, że tak powiem, obrzeża Kościoła katolickiego, który nie jest ani modernistyczny, ani tradycjonalistyczny. Dlatego z jednej strony jestem, i tu już ubiegnę temat, który sobie za chwilę omówimy, przeciwnikiem ewangelizacji na stadionach, co może być sprzeczne z myśleniem niektórych modernistów, a z drugiej strony nie uważam, że papież Franciszek jest antychrystem, co może być niespójne z tokiem myślenia niektórych tradycjonalistów, powtórzę raz jeszcze, nie mylić z tradycją Kościoła katolickiego. To znaczy i modernizm, i tradycjonalizm są redukcjonistyczne, traktują naukę Kościoła katolickiego w sposób wybiórczy, są minimalistyczne, są jednym słowem oddalone od centrum Kościoła katolickiego, którym jest Słowo Boże, którym jest Ewangelia. I pytanie, w jaki sposób Maryja zachowywałaby się na przykład w kwestii tego, co wydarzyło się na stadionie w Łodzi w ramach ewangelizacji Reset, w jaki sposób niepokalana wypowiadałaby się na temat na przykład księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, to znaczy wzorujmy się na Maryi, pokornej służebnicy pańskiej, i w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest ewangelizacja na stadionach. I teraz będzie to tylko i wyłącznie moje zdanie, moje widzimisię. Uwaga, dzielę się z wami moim widzimisię, to znaczy moim spostrzeżeniem odnośnie do ewangelizacji na stadionach, które jest oparte chociażby o moje doświadczenie katechetyczne kilkunastoletnie. Kilka razy z młodzieżą brałem udział w ewangelizacji na stadionach i oczywiście młodzież była zachwycona. Światła, muzyka, piękne show, piękne przedstawienie. Po kilku tygodniach pytałem tę samą młodzież, która już wróciła do swoich parafii, no i jak twoje nawrócenie, jak twoje doświadczenie wiary. Oni często mówili, właściwie większość z nich mówiła coś takiego. No ale u mnie w kościele ksiądz proboszcz mówi tak, w sposób tak nudny, na mszy świętej nic się nie dzieje, tutaj jakaś babcia wyje, tutaj jest nuda. To znaczy, młodzi byli przekonani, że to, co się wydarza na stadionie w ramach ewangelizacji, będzie się również wydarzało w ich parafiach. I ta forma, której nie spotkali w swoich parafiach, definiowała ich przynależność do Kościoła katolickiego. Jeżeli jest przerost formy nad treścią, a wydaje mi się, że przy ewangelizacji na stadionach właśnie tak się dzieje, bo to nie stadiony, ale kościoły są miejscem przede wszystkim adoracji Chrystusa, bo ponieważ tam również wszystkie okoliczności sprzyjają modlitwie sercem, to ta młodzież, wracając do swoich parafii, będzie wręcz oburzona, że oto w parafiach nie ma ewangelizacji a la stadion. I z drugiej strony muszę powiedzieć to, co już powiedzieć miałem dawno.
Ksiądz Dominik Chmielewski, który na swoich spotkaniach, także Wojowników Marii, gromadzi tysiące osób. Nas, mężczyzn, przyjeżdżających na ogólnopolskie spotkania Wojowników Marii, jest zawsze kilka tysięcy. W Licheniu ksiądz Dominik Chmielewski na nocy czuwania zgromadził kilka, czy też kilkanaście tysięcy ludzi. Uwaga, ksiądz Dominik Chmielewski, widząc, jak wielkie tłumy gromadzi, powinien, idąc z tokiem myślenia na przykład współczesnych ewangelizatorów, wynająć stadion, ponieważ ksiądz Dominik Chmielewski zapewne zapełniłby cały stadion. Nie byłoby w tym żadnego problemu. Wiem, co mówię, bo wiem, ilu z nas przyjeżdża na spotkania z księdzem Dominikiem Chmielewskim i ilu musi również przed kościołem w nich uczestniczyć. Jednym słowem, ksiądz Dominik Chmielewski stadion by zapełnił. Uwaga, ksiądz Dominik Chmielewski nigdy nie zorganizował ewangelizacji na stadionie. Dlaczego? Ponieważ stadion to nie świątynia. Stadion to nie kościół. To jest tylko tyle albo aż tyle. I druga sprawa, będę musiał wrzucić kamyczek do ogródka niektórych, chociażby kapłanów, którzy wyśmiewali księdza Dominika Chmielewskiego, wręcz publicznie go obrażali. Obrażali również wspólnotę Wojowników Marii, chcąc zdefiniować jako swego rodzaju sektę, z radością przyznając, że są kapłanami, którzy idą za powiewem Ducha Świętego. I uwaga, ci kapłani dziś oburzają się, że druga część kościoła, druga część wspólnoty kościoła katolickiego, no bo ta polaryzacja w kościele katolickim jest widoczna, rzuciła się na księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i upomina go w sprawie Eucharystii, w cudzysłowie Eucharystii, która została odprawiona na stadionie Orła w Łodzi w ramach ewangelizacji Reset. To znaczy, rozumiem, że księdza Dominika Chmielewskiego można publicznie krytykować, natomiast biskupa, który ewidentnie złamał przepisy liturgiczne, i tak to trzeba powiedzieć. I uwaga, nie będę w tym materiale ani bronił księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, ani go atakował, tylko się posłużę suchymi faktami. Tak, w czasie ewangelizacji na stadionie podczas owej Eucharystii zostały złamane przepisy liturgiczne i mógłbym tutaj cytować wiele, wiele przepisów liturgicznych, encyklik, dokumentów Kościoła i tak dalej, a pozwólcie, że posłużę się tylko instrukcją Redemptionis Sacramentum Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wydanej w 2004 roku, czyli uwaga, to jest odpowiedź dla niektórych, że nie za czasów papieża Franciszka, nie. W punkcie 60 mamy taki oto zapis. W owej, uwaga, powtórzę, instrukcji Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, czyli dokumencie watykańskim, oficjalnym dokumencie watykańskim dotyczącym przepisów liturgicznych. W sprawowaniu mszy świętej liturgia słowa i liturgia eucharystyczna ściśle się ze sobą łączą i stanowią jeden i ten sam akt kultu. Dlatego nie wolno, tak zapisuje instrukcja, dlatego nie wolno oddzielać jednej od drugiej, ani sprawować ich w różnym czasie i miejscu. Nie wolno również poszczególnych części mszy świętej sprawować w różnych porach tego samego dnia. I mógłbym jeszcze parę innych przepisów podać, ale nie w tym rzecz. Niech ten jeden wystarczy. I powtórzę, ci, którzy publicznie, z radością, cynizmem wielokrotnie atakowali i krytykowali księdza Dominika Chmielewskiego, chociażby za jego, że tak powiem, nadmierny kult maryjny. Uwaga, święty Maksymilian Kolbe mawiał: nie bój się kochać Maryi, bo i tak nie będziesz jej kochał tak jak Chrystus. Dziś oburzają się świętym oburzeniem, przypisując sobie wręcz jakąś boską siłę, czy też boskie prawo, że oto jest atakowany, krytykowany ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który, jak słyszeliście, ewidentnie złamał przepisy liturgiczne. Znaczy, no, albo jesteśmy uczciwi wobec jednych i drugich, albo uprawiamy tak zwaną politykę kościelną. I uwaga, kilka słów na temat polityki kościelnej. Jeden z Wojowników Marii, zresztą bardzo mądry człowiek, napisał mi takiego SMS-a.
kilka dni temu. Przemek, nie daj się wciągnąć w polityczne rozgrywki kościelne. To znaczy, nie dam się wciągnąć w szufladkowanie mnie, znowu muszę wrócić do tego tematu, albo po stronie modernistów, albo po stronie tradycjonalistów. Będę obrywał, tak jak obrywałem do tej pory, i od modernistów, i od tradycjonalistów, bo uwaga, będę szedł tokiem wiary, tokiem zaufania, jaki proponuje, jaki przedstawia nam Maryja. I teraz przejdę może do tego, co zrodziło się na kanwie krytyki księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. To znaczy do hejtu, nienawiści, do w ogóle jakichś antykatolickich, czy też odczłowieczonych reakcji, komentarzy na to, co się wydarzyło na stadionie w Łodzi i w jaki sposób owa Eucharystia została odprawiona. Jednym słowem mówiąc, do komentarzy, które skupiły się na krytykowaniu księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który rzeczywiście złamał przepisy liturgiczne. Tak, podczas ewangelizacji zwanej Reset na stadionie w Łodzi zostały złamane przepisy liturgiczne, bo Eucharystia nie jest przedstawieniem, nie jest show, ale jest ofiarą Chrystusa. O tym mówi również katechizm Kościoła katolickiego i mógłbym teraz sięgnąć do katechizmu. Ale przejdźmy do reakcji katolików, no bo jak rozumiem, są to katolicy, którzy rzucili się z pazurami, z nienawiścią, publicznie obrażając katolickiego biskupa, wyzywając go wręcz od pastora. Ja rozumiem, że możemy się nie zgadzać z księdzem arcybiskupem, ale jeżeli jesteśmy katolikami, jeżeli odmawiamy różaniec, wielu z nas, wielu z tych, którzy krytykują na przykład, mówi o sobie, że są wierzący, maryjni, Chrystusowi, są katolikami, pielgrzymują do Medjugorje, adorują Chrystusa. I owej nienawiści, całych ton, czy też litrów nienawiści wylanych z ust owych, nie byłbym w stanie teraz ani zważyć, ani policzyć. I pozwólcie, że zacytuję, oczywiście anonimowo, te osoby bardzo często zakładają jakieś konta anonimowe, jakieś konta typowo fejkowe, hejterskie. Niektóre z komentarzy opisujące, czy też, no, nie wiem, znaczy obrażające, o może tak, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Ty jeb manipulatorze. Ja pier, co za krętacz. Ty idioto, wynoś się z polskiego kościoła. To pastor, zamiećcie go pod dywan. No, pozwólcie, że na tym zakończę. To są komentarze, które zostały zapisane przez katolików, jak rozumiem. Wysłane w kierunku księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, bo temu zdarzył się błąd. Ktoś powie, no tak, tak, no mam prawo tak się zachować, bo to ksiądz arcybiskup budzi we mnie takie negatywne emocje. Nie, nie, nie. To nie ksiądz arcybiskup budzi w tobie negatywne emocje. To nie drugi człowiek budzi w tobie negatywne emocje. To ja, to ty nie potrafisz nad swoimi emocjami panować. I wiem, co mówię, ponieważ kiedyś byłem podobny do właśnie takich i bardzo często również zdarza mi się reagować emocjonalnie. Pamiętam, kiedy byłem w wyższym seminarium duchownym, jakoś łatwiej było mi rozpoznawać takie pułapki duchowe w stylu modernizmu, czy też tego skrajnego tradycjonalizmu. Znaczy od razu rozpoznawałem, rozmawiając z ludźmi, no, że coś jest nie tak. To znaczy, że ta modernistyczna, czy też ta skrajnie tradycjonalistyczna postawa jest daleka od nauki Kościoła katolickiego. Może dlatego, że w seminarium codziennie mieliśmy Eucharystię, codziennie mieliśmy zajęcia w ramach wykładów z teologii, codziennie można było pójść na adorację, był różaniec. Może rzeczywiście serce, dusza były bardziej uwrażliwione na pewne, muszę to powiedzieć, ale tak jest, sekciarskie myślenie, które zdarza się każdemu z nas. A zatem nie dam się zaszufladkować ani po stronie modernistów, ani po stronie tradycjonalistów, będę obrywał od jednych i drugich. A ci, którzy zarzucają mi, że kanał Moc Słabości ma służyć tej czy innej stronie, to znaczy albo stronie modernistycznej, albo stronie tradycjonalistycznej, to znaczy, że po prostu no, nie oglądają materiałów, które się tutaj ukazują. Jak wobec tego wszystkiego, wobec tego, że i kapłanom, i biskupom zdarzają się błędy, że YouTube jest w stanie podkręcić w nas negatywne emocje, w jaki sposób wobec tego całego niepokoju i duchowego chaosu się zachować? Recepta jest jedna, którą
otrzymaliśmy od Chrystusa pod krzyżem w postaci Jego Matki, niepokalanej Dziewicy Maryi. Naśladuj Maryję, która idąc za Chrystusem skazanym na śmierć, uwaga, Chrystus został skazany w sposób niesprawiedliwy, w sposób nieuczciwy, Chrystus był niewinny, a mimo tego Maryja idąc za Chrystusem drogą krzyżową nie obrażała tych, którzy obrażali Chrystusa, nie wysyłała ich do piekła, nie określała ich mianem tępaki, mianem ateiści, sataniści, wysłannicy diabła, czy też antychryści. Maryja szła za Chrystusem ukrzyżowanym. To znaczy musimy dać się ukrzyżować, musimy pozwolić, aby został w nas ukrzyżowany, wciąż krzyżowany stary człowiek, który chce myśleć po swojemu. Dokładnie wiecie, że Maryja w wielu objawieniach zatwierdzonych przez Kościół prosi o modlitwę za kapłanów i biskupów i papieża, prosi o pokutę za kapłanów, za biskupów i papieża. W związku z tym, jeżeli chcesz obrazić tego czy innego kapłana, tego czy innego biskupa, tego czy innego papieża, nie rób tego. Nie rób tego. Jeżeli jesteś taki duchowy chojrak, to zmów za niego dziesiątkę różańca świętego albo uczyń akt pokuty. Tak, tym realnie pomożesz i to przyniesie realne, dobre owoce, owoce Ducha Świętego, które będą służyły, uwaga, całej wspólnocie Kościoła katolickiego. Nienawiść, hejt, agresja pochodzą od złego i do tego nie mamy my wszyscy najmniejszych wątpliwości. Tu chodzi o miłość, modlitwę i pokutę. Od katolików wymaga się czegoś więcej, czegoś najwięcej. Zamiast nienawiści wymaga się od nas miłości. I uwaga, nie staję tutaj, powtórzę to raz jeszcze, po stronie księdza arcybiskupa tego czy innego. Nie bronię tego czy innego księdza biskupa, ale staję w obronie, uwaga, tego co wydawałoby się, że jest oczywiste dla każdego chrześcijanina i katolika. Godności i szacunku okazywanych każdemu człowiekowi. To znaczy każdy człowiek ma godność ludzką i każdego człowieka, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, powinniśmy szanować. I nie słuchajmy tych, którzy być może w nas będą nakręcać negatywne emocje, bo będą bazowali na własnym widzimisię i własną ocenę będą chcieli przekuć na naukę Kościoła katolickiego. Możecie być pewni tego, że tutaj na kanale Moc Słabości zawsze będę zaznaczał, co pochodzi ode mnie, co jest moim własnym widzimisię, czyli podzieleniem się na przykład świadectwem wiary, doświadczeniem wiary, a co jest nauką Kościoła katolickiego. Kiedy coś jest nauką Kościoła katolickiego, najczęściej spuszczam łeb i czytam konkretne cytaty, na przykład z katechizmu Kościoła katolickiego. Nie dajmy się wprowadzić w nurt nienawiści, hejtu i kultu własnego widzimisię. I ostatnia sprawa, oblężenie Jasnej Góry, w którym brali udział również wojownicy Maryi, gdzie ja również podzieliłem się swoim świadectwem wiary. I owo wydarzenie, zapowiedziane kilka miesięcy temu, promował taki oto plakat. Uwaga, tu jest ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który w takim geście wskazuje na usta, albo też w geście zadumy. Tu również jestem ja i parę innych osób, które już przez tych tak zwanych hejterskich katolików zostali określeni mianem modernistów, mianem, jak to sobie zapisałem nawet, przedstawicieli sakrobiznesu. Rozumiem, że wszyscy powinniśmy, ci, którzy sprzedają książki katolickie, powinni zacząć sprzedawać wódkę, wtedy nie będzie problemu, że zarabiamy na życie, robiąc dobre rzeczy. Tak, rzeczywiście w bardzo złym momencie przydarzył się błąd księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i to jest działanie ewidentnie złego. Ponieważ kilka dni przed oblężeniem Jasnej Góry i wielu katolików, zamiast skupić się na oblężeniu Jasnej Góry i na całym dobru, które się tutaj wydarzyło, na świadectwie wiary, doświadczeniu wiary, którym się dzielili ci, którzy byli zaproszeni jako goście na owe, skoncentrowali się na błędzie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i poszło uderzenie w księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, a diabeł przewracał się z radości w piekle. Bo oto nie na Matce Bożej
Pani Jasnogórskiej skoncentrowaliśmy się w czasie oblężenia Jasnej Góry, ale na hejtowaniu, na wrzucaniu na księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Mówię o tych skrajnościach hejterskich, ponieważ czym innym jest wskazanie na konkretny błąd tego czy innego kapłana, tego czy innego biskupa, czym innym jest ta cała fala obrzydliwych komentarzy. To po prostu zwykły ściek bagna, który jest grzechem ciężkim. Znaczy nie ściek bagna jest grzechem ciężkim, ale nienawiść jest grzechem ciężkim. Ta nienawiść, tę nienawiść można uplastycznić, przedstawiając ją jako taki ściek bagnisty. A tutaj takimi małymi literkami pod oblężeniem Jasnej Góry jest fragment z Ewangelii według świętego Jana. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To są słowa Maryi. Malutkie w rogu słowa Maryi. Dlaczego? To też jest, myślę, że bardzo symboliczne. Maryja się nam nie będzie narzucała. Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Ale my nie słyszymy Chrystusa, bo my słyszymy wrzask naszej nienawiści, naszych nieuporządkowanych emocji. Oczywiście można się zdenerwować, że ksiądz arcybiskup, czy ksiądz biskup, czy ten, czy inny kapłan tak, czy inaczej postąpił. Ale przynajmniej zachowajmy się jak ludzie i z szacunkiem odnieśmy się do tego, czy innego biskupa. Druga sprawa, bo zaczęto zarzucać wojownikom Maryi, że wzięli udział, jak to tam pisaliście, już nie będę tych komentarzy obrzydliwych czytał, że wzięliśmy udział w jakimś modernistycznym przedstawieniu, czy jak to tam... Chciałem tylko rzec i zaznaczyć, że oblężenie Jasnej Góry było zapowiedziane kilka miesięcy temu i że obok wojowników Maryi, uwaga, obok wojowników Maryi, w oblężeniu Jasnej Góry jako współorganizatorzy wzięło parę innych wspólnot męskich. To znaczy można powiedzieć wszystkie największe wspólnoty męskie w Polsce. Znaczy rozumiem, że również te wszystkie wspólnoty męskie przez tych skrajnie hejterskich i nienawistnych katolików zostały właśnie wyrzucone do kibla, mówiąc brzydko, a może i ładnie, bo uplastyczniając pewną nienawiść. No bo tak się akurat zbiegło, że szatan wykorzystał pewne błędy Kościoła, żeby odwlec naszą uwagę od Maryi, a skoncentrować nas na nienawiści. Myślę, że nie wiem, gdybym był człowiekiem małej wiary, to mógłbym powiedzieć, że oblężenie Jasnej Góry 1-0 dla diabła. Ale że jestem człowiekiem wierzącym, to wiem, że jest 10-0 dla Maryi. Dlaczego? Ponieważ Maryja jest ukrytą Miriam i właśnie w tym kontekście poznaliśmy własną słabość, własną kruchość i własną bardzo szybko w nas rosnącą skłonność do czynienia zła, skłonność do bazowania na własnym widzimisię, skłonność do skrajnego i nieodpowiedzialnego traktowania Kościoła. Co to znaczy skrajne i nieodpowiedzialne traktowanie Kościoła w tym kontekście, o którym mówię? Ano takie, że zamiast kroczyć za Maryją, która wzywa do modlitwy, pokuty i miłości, czyli aktów miłości wobec kapłanów, my kroczymy za diabłem i kierujemy się tym, czego on chce nas nauczyć, do czego on chce nas zmanipulować, a mianowicie za nienawiścią i hejterstwem. No. Patrzę, czy do wszystkiego się odniosłem, bo od kilku dni notowałem sobie, czym mam się z wami podzielić w kontekście ewangelizacji na stadionach księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, czy też oblężenia Jasnej Góry. I uwaga, nie będę takich tematów trudnych poruszał ad hoc od razu, żeby być pierwszym na YouTubie, który ten temat poruszył i będzie miał teraz wysokie zasięgi. Uwaga, gdybym chciał robić coś dla zasięgów, wrócę do tego, od czego zacząłem, to naprawdę publikowałbym tutaj treści tak sensacyjne, słuchajcie, mógłbym tutaj wynaleźć tak treści sensacyjne oparte na przykład na fałszywych objawieniach, ale nie musiałbym tego mówić, że to są fałszywe objawienia, prawda, bo brzmią jak prawdziwe. Podlizywałbym się czy też modernistom, czy tradycjonalistom. Mówiłbym tonem takim oburzliwo oceniająco krytykanckim. Kiedyś to było mi bardzo bliskie i myślę, że też mi się to nadal często zdarza, ale dostałem od życia przykładowo po tyłku, prawda? I myślę, że ci, którzy nadal wyżej stawiają nienawiść od
szacunku wobec człowieka, już nawet nie mówię o miłości bluźniego, już nawet nie mówię o miłości nieprzyjaciół, bo Chrystus mówił, że mamy również naszych nieprzyjaciół miłować. Tak więc jeżeli twoim nieprzyjacielem jest ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, albo twoim nieprzyjacielem jest Benedykt XVI, jak na przykład dla modernistów, to módl się za nich, prawda? Módl się za nich. Gdybym chciał się po jednej ze stron opisać, to naprawdę byłbym w stanie wyszukać takie treści, które sprzyjałyby jednej ze stron i byłbym tutaj pewnie noszony na rękach i w komentarzach chwalony i wręcz ubóstwiany. I tak jak powiedziałem, kanał Moc Słabości już dawno powinien mieć ponad 200 tysięcy subskrypcji. Ale ci, którzy właśnie dopuszczają się tego rodzaju aktów nienawiści, myślę, że jeszcze od życia muszą dostać po tyłku. Nie mówię, że ja dostałem dostatecznie, być może nie, ale jednak dostałem i się czegoś nauczyłem. Pan Bóg wprowadza nas w ciemność, żeby nas czegoś nauczyć, a przede wszystkim, żeby nam wskazać, że nie jesteśmy samowystarczalni, że często jesteśmy zadufani w sobie, że często mamy przed sobą naukę Kościoła katolickiego, a przechodzimy obok niej bokiem i tylko ramieniem zahaczamy. Że odrzucamy Maryję jako tę, która nas prowadzi do Chrystusa, która jest wzorem posłuszeństwa, pokory i służby z miłością, cichości, rozważania w sercu Słowa Bożego. Myślę, że Maria nie wypisałaby w komentarzach obraźliwych komentarzy odnośnie do księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. I z drugiej strony Maria nie obrażałaby ani papieża Franciszka, ani Benedykta XVI i nie mówiłaby, że ja wiem lepiej. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To jest motto, które powinno nam w naszej codzienności i w rozwoju duchowym towarzyszyć. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Przepraszam, że znowu długi materiał, ale skoro już mnie tutaj wywołaliście do tablicy, to rzekłem swoje zdanie. Ten materiał jest jakby świadectwem mojego widzimisię. Skoro prosiliście mnie o moje zdanie na temat ewangelizacji na stadionach księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, czy też paru innych kwestii, to właśnie się moim zdaniem z wami podzieliłem. I uwaga, moje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia. Teraz poproszę o wasze zdanie, zapiszcie je w swoich komentarzach. Podzielimy się własnym świadectwem dotyczącym wspólnoty Kościoła katolickiego, ale też własnym doświadczeniem pewnych prób wiary, prób dotyczących szkoleniu nas w posłuszeństwie i pokorze, bo w tym szkoli nas Maria. I wylejmy to wszystko tutaj w komentarzach w sposób oczywiście pełen kultury, szacunku i daleko odbiegający od hejtu i nienawiści. A wytrwałych zapraszam na codzienny różaniec o godzinie 5 rano z Królową Pokoju. I zapraszam do sklepiku Moc Słabości www.mocsłabości.pl jako przedstawiciel sakro biznesu. Oto zapraszam Was, abyście kupowali książki, które przybliżą Was do Boga i które wprowadzą Was w doświadczenie wiary, dziedzictwa Kościoła katolickiego. Pewnie Chrystus i dziś by nas spytał, czy i wy chcecie odejść? Chcecie odejść? Ale gdzie pójdziecie? Pytam teraz ciebie, chcesz odejść? Ale gdzie pójdziesz? Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.